Cześć Boże, Maria Kaliściak, czas na informacje dnia, zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość apeluje do opozycji o przyspieszenie prac nad ustawą wyborczą. Bez niej wybór nowego prezydenta będzie niemożliwy. Opozycja po raz kolejny uniemożliwia zorganizowanie wyborów prezydenckich. Przedstawiciele opozycji w Senacie zaczęli znowu stosować swoje stare triki, doskonale nam wszystkim znane, obstrukcji prowadzenia prac nad ordynacją wyborczą. Mówił europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan. W ten sposób opozycja uniemożliwiła już przeprowadzenie wyborów 10 maja. Teraz robi to ponownie, choć wcześniej sama postulowała za wyborami w mieszanej formie. Apelujemy do opozycji, żeby umożliwiła Polakom wybór głowy państwa w terminie, który pozwala na obsadzenie Urzędu Prezydenckiego zaraz po zakończeniu kadencji obecnie urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy. Jego kadencja dobiega końca 6 sierpnia, dlatego wybory muszą odbyć się 28 czerwca, zaznaczył poseł PiS Przemysław Czarnek. To jest ostatni bezpieczny termin, który przy zachowaniu wszystkich terminów na ewentualną drugą turę i Sąd Najwyższy, który musi przed objęciem urzędu przez nowo wybranego prezydenta stwierdzić ważność wyboru, on daje gwarancję, że 7 sierpnia, to o czym mówił pan poseł Adam Bielan, 7 sierpnia będziemy mieli prezydenta wybranego na nową kadencję 5-letnią. Jeżeli nie dojdzie do wyborów w terminie wskazanym przez Prawo i Sprawiedliwość, od 7 sierpnia Polska pozostanie bez prezydenta. Poza 3 województwami, śląskim, łódzkim i wielkopolskim, mamy w Polsce spadek liczby zachorowań na koronawirusa, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Dziś rano odnotowano 127 nowych przypadków zakażenia COVID-19. Większość zdiagnozowanych dziś zakażeń koronawirusem dotyczy Śląska. Są to w głównej mierze rodziny górników. Rodziny, które jednak były testowane w kwarantannie, więc tutaj nie ma obaw o zakażanie poziome, transmisję poziomu w społeczeństwie, ponieważ to są testy wśród rodzin przebywających w kwarantannie, więc te osoby nie mogły zakażać innych osób. Jednocześnie rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz uprzedził, że napływają kolejne wyniki, które wpłyną na dzisiejszy wieczorny bilans. Wówczas ma pojawić się kolejnych około 100 potwierdzonych zakażeń na Śląsku. Kończymy testować ostatnią z kopalń. Tam będziemy mieli też trochę wyników dodatnich, ale tu już ognisk dużych nie ma. Te ogniska na Śląsku, one zostały już zamknięte. Ministerstwo Zdrowia wskazuje jednocześnie, że poza 3 województwami, czyli śląskim, łódzkim i wielkopolskim, mamy do czynienia ze spadkiem liczby zachorowań. Myślę, że do końca tego tygodnia ta tendencja wzrostowa powinna się utrzymać na Śląsku, ale od przyszłego tygodnia powinniśmy już schodzić z tymi wynikami ze Śląska. Zakażenie koronawirusem potwierdzono dotychczas u 22 600 osób, z których 1030 zmarło. Do tej pory wyzdrowiało 10 560 osób. Choć kampania prezydencka jeszcze oficjalnie się nie rozpoczęła, to nowy kandydat Koalicji Obywatelskiej ruszył z objazdem po Polsce. Politycy PiS apelują do Rafała Trzaskowskiego o powrót do pracy w stołecznym ratuszu. Rafał Trzaskowski, startując na prezydenta Warszawy, złożył ponad 70 obietnic. Wszystkie szczegółowo wypisane są na jego stronie internetowej, mówi europoseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki. Na 77 obietnic, które złożył, które da się policzyć, które da się zakreślić w czasie, nie dotrzymał aż 72. Jest to absolutny rekord świata. To mocno uderza w wiarygodność kandydata. Mimo że nie wywiązał się z obietnic z wyborów samorządowych, składa kolejne. Jakie mamy gwarancje, że te deklaracje, które dzisiaj składa, kiedykolwiek będą przestrzegane? Wymiana pieców, dotacje na termomodernizację budynków, dofinansowanie i zakup aparatów słuchowych i sprzętu rehabilitacyjnego dla seniorów, czy też powstanie tunelu pod linią kolejową w osi Marsa i generała Chruściela, to tylko niektóre z zapominanych obietnic. Pan prezydent gdzie nie pojechał, niczy złota rybka, obiecywał wszystko naokoło, tylko tym razem nie spełniał tych obietnic i co więcej, wcale nie planuje spełnić. Mówił wiceminister klimatu i były stołeczny radny Jacek Ozdoba. Jedną z najważniejszych obietnic Rafała Trzaskowskiego, jak mówi wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, były bezpłatne żłobki dla wszystkich warszawskich dzieci.
to odnośnie placówek publicznych. Każdy rodzic w Warszawie miał obietnicę, że od 2019 roku nie zapłaci ani złotówki za miejsce w prywatnym żłobku dla swojego dziecka, jeśli zabraknie miejsca w żłobku publicznym. Wiemy doskonale, że tak nie jest. Rafał Trzaskowski obiecywał także na lata 2020-2024 budowę 1500 mieszkań. Przewidziane jest finansowanie tylko 735 mieszkań, mówił wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski. Dziś z kontrolą do warszawskiego ratusza na interwencję poselską udali się rzecznik rządu Piotr Miller, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk i szef gabinetu politycznego premiera Krzysztof Kubów. Sprawdzali, dlaczego w stolicy rozpatrzono tylko 16 tysięcy na 110 tysięcy wniosków o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców. Panowie prezydenci przedstawili nam szereg informacji, wskazali na szereg wyzwań, z którymi muszą się mierzyć i zapewnili, że w ciągu najbliższych kilku tygodni te problemy zostaną rozwiązane przez zarząd miasta. My oczywiście podtrzymujemy taką deklarację, że jeżeli pan prezydent Trzaskowski nie radzi sobie z tą sytuacją, to oczywiście jako rząd możemy pomóc. Rafał Trzaskowski podczas kontroli w Urzędzie Miasta był nieobecny. Około 10% przypadków przemocy domowej wymaga pilnej interwencji policji ze względu na m.in. zagrożenie życia. Szybkie izolowanie sprawców od ofiar ma gwarantować nowa ustawa o walce z przemocą. W ubiegłym roku według danych resortu sprawiedliwości doszło do 166 tysięcy przypadków przemocy domowej. To były różne formy przemocy według statystyk. Przemoc psychiczna nieco ponad 80 tysięcy, fizyczna prawie 60 tysięcy, seksualna ponad 1200 przypadków, inna 23 tysiące. Wiele przypadków wymagało szybkiej interwencji policji i odizolowania sprawców przemocy od ofiary. Określa się, że około 10% wszystkich zgłaszanych przypadków przemocy w rodzinie wymagało pilnej interwencji służb, m.in. ze względu na zagrożenie życia. Teraz pomoc ofiarom ma ułatwić nowa ustawa, jaka powstała w resorcie sprawiedliwości. Podpisał się już pod nią prezydent Andrzej Duda. Przepisy gwarantują szybkie izolowanie sprawców przemocy od ofiar. Takie uprawnienie otrzymała policja i żandarmeria wojskowa. Uprawnienie do wydania wobec osoby stosującej przemoc natychmiastowego nakazu opuszczenia mieszkania oraz zakazu zbliżania się do tego mieszkania i jego najbliższego otoczenia. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski podkreśla, że nie będzie już sytuacji, kiedy ofiara przemocy będzie pozostawała pod jednym dachem ze sprawcą. Nowe przepisy mają również przyspieszyć wszystkie procedury sądowe dotyczące właśnie izolacji sprawców od ofiar. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko sieci Biedronka. Klienci skarżyli się, że wywieszki w sklepach wprowadzają w błąd co do kraju pochodzenia owoców i warzyw. Każdy klient ma prawo do pełnej i jasnej informacji o ofercie sklepu. To podstawowe prawo konsumenta. W przypadku warzyw i owoców obejmuje ono wskazanie kraju, w którym produkty zostały wyhodowane. I właśnie tutaj pojawiły się wątpliwości klientów sklepów Biedronka. Wszczęliśmy postępowanie wobec spółki Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci sklepów Biedronka. Zarzuty wobec sieci Biedronka to efekt skarg konsumentów i kontroli inspekcji handlowej, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Jako polskie deklarowano na przykład marchew z Belgii i Holandii, ogórki szklarniowe z Ukrainy czy kapustę włoską z Francji. Dla wielu klientów kraj pochodzenia produktu to kluczowa informacja, wpływa na decyzje konsumentów. Konsumenci coraz częściej kierują się w swoich wyborach patriotyzmem gospodarczym i chętnie sięgają o krajowe produkty. Nieprawdziwe informacje w sklepach Biedronka mogły zniekształcić ich decyzje zakupowe. Jeśli zarzuty wobec Biedronki zostaną potwierdzone, sieci grozi kara sięgająca nawet 10% rocznego obrotu. I w tym wydaniu to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.